Pod hasłem Decydujmy wspólnie odbyła się debata dotycząca bezpieczeństwa w Lesznie. Na pytania mieszkańców odpowiadali prezydent Łukasz Borowiak i Krzysztof Nowak, komendant miejskiej policji. Spotkanie w ratuszu zdominowały dwa tematy, które od dawna wywołują emocje, czyli hałas w okolicach dwóch dyskotek w Lesznie oraz dopalacze. Jeśli chodzi o pierwszą sprawę, prezydent zadeklarował zorganizowanie specjalnego posiedzenia Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej z udziałem mieszkańców ulic położonych w pobliżu dyskotek oraz właścicieli lokali. Jeśli chodzi o kwestię dopalaczy, poruszony został temat punktu znajdującego się przy ulicy Niepodległości. Prezydent tłumaczył, że nie ma narzędzi prawnych, aby zamknąć sklep. Nie może wpłynąć także na właścicieli kamienic, którzy wynajmują lokale. Jest jednak inny pomysł, nie wiadomo jednak na razie, czy zgodny z prawem. Chodzi o zamontowaną w pobliżu sklepu kamerę. Rozpatrujemy, czy możemy nagrania udostępnić w sieci, tak by wszyscy zobaczyli, kto kupuje dopalacze, tłumaczył prezydent.